Witam wszystkich serdecznie na prezentacjach i na relacjach firmy Auto Import Nieporęcz. Przed nami prezentacja Jeepa Grand Cherokee. Pierwszy raz chyba u mnie na kanale będzie Grand Cherokee prezentowany, a na pewno pierwszy raz z silnikiem 5.7 Hemi, czyli z takim silnikiem, który myślę, że jak ktoś szuka takiego auta, to właśnie szuka z tym silnikiem, no bo jest to, nie ukrywajmy, bardzo dobra jednostka napędowa, która wbrew pozorom w pewnych kwestiach może być ekonomiczna. Jest tutaj po prostu prawilne V8 USA, czyli Stany Zjednoczone. Samochód nie jest sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych i nie był wyprodukowany na rynek Stanów Zjednoczonych, tylko był wyprodukowany jako nowy na rynek europejski. I od nowości, słuchajcie, ten samochód jeździł w Szwecji. To jest też ogromna zaleta tego samochodu. Nie jest to auto sprowadzone z aukcji, nie jest autem powypadkowym, jest to samochód bezwypadkowy. No i jest przystosowany od nowości do właśnie rynku europejskiego, jeżeli chodzi o oświetlenie, jeżeli chodzi o liczniki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo bogata wersja wyposażenia, Overland, także zaczynamy prezentację Jeepa Grand Cherokee Hemi. Staram Wam się dzisiaj zaprezentować właśnie tego potworka, tak to bym nazwał. Dosyć duży SUV, na pewno wzbudzający respekt na drodze, bardzo fajnie wyglądający. Jest to czwarta generacja Jeepa Grand Cherokee i uważam, że jedna z fajniejszych generacji. Poprzednik, trzecia generacja, nie wszystkim się podobał. Druga generacja była takim samochodem, który był pożądany, ale to był samochód jeszcze na ramię. Tutaj mamy nadwozie samonośne i to jest, znaczy tak Jeep to prezentował, że to już jest taki, wiecie, typowy, nazwijmy to SUV, ale z przewagą, że tak powiem, nad konkurencją, jeżeli chodzi o zdolności offroadowe. Nasz egzemplarz to jest wersja Overland, czyli taka, można by powiedzieć, że z tych wersji takich podstawowych najwyższa. Tutaj macie to oznaczenie. Charakteryzuje się ta wersja tym, że mamy tutaj na pokładzie praktycznie wszystko. Słuchajcie, jest pneumatyczne zawieszenie, jest panoramiczny dach, są wentylowane fotele, grzana kierownica, nagłośnienie z subwooferem, grzane fotele oczywiście, kamera cofania, ogromne felgi, tutaj nie wiem, to są chyba 19 albo 20, 20-calowe, zobaczcie, z takim fajnym, delikatnym, chromowanym lakierowaniem, tak to bym nazwał, w kolorze czarnym samochód. No i tutaj ważna kwestia, że jest to samochód faktycznie od nowości użytkowany w Szwecji, czyli wyprodukowany w Stanach, ale na rynek europejski, czyli nie mamy tutaj charakterystycznych jakichś pomarańczowych, wiecie, obrysówek i tak dalej, i tak dalej. Przerwę, bo miałem ważny telefon. Auto zakupione od trzeciego właściciela i trzy osoby prywatne tym samochodem jeździły od nowości. 2010 rok, zarejestrowany co prawda w 2011 roku, no ale w dowodzie u nas jest wpisany 2010, bo u nas się przyjmuje rok produkcji, w Szwecji się przyjmuje rok modelowy. Auto jest zarejestrowane, także normalnie tym autem można się poruszać i jest w 100% bezwypadkowym samochodem. Także co, przechodzimy może zgrabnie do pomiaru powłoki lakierniczej. Chcę Wam ten samochód zaprezentować z każdej możliwej strony. Pokażę też, ile pracy w ten samochód włożyliśmy, jeżeli chodzi o serwis, bo został tutaj naprawdę mocno przeserwisowany. Najważniejszej rzeczy jeszcze nie powiedziałem. Samochód ma niezwykle niski przebieg jak na 2010 rok, bo ma, słuchajcie, przebiegu 151 tysięcy kilometrów. Przechodzimy, słuchajcie, do pomiaru powłoki lakierniczej. Zaczynamy sobie od prawej strony. Tutaj mamy tak na pograniczu 160-170 mikronów. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy nie. Tutaj mamy 190 mikronów, także tutaj element był jak najbardziej lakierowany, ale był lakierowany już jakiś czas temu, bo są drobne zarysowania. Jest to kolor czarny, więc jak ktoś chce mieć lustro, to możemy zorganizować korektę lakieru, koszt takiej korekty lakieru, słuchajcie, z ceramiką, myślę, że w granicach 3000 zł się zmieścimy i wtedy będzie lakier praktycznie jak nowy, aczkolwiek samochód jest z 2010 roku, czyli ma 14 lat. No i tutaj bym raczej nie wymyślał, że ten samochód będzie jak nowy, bo nie będzie jak nowy. No tu widzę, że mamy tak wszędzie, słuchajcie, 180-190 mikronów. Także to nie wydaje mi się, że to jest element lakierowany. Zobaczcie, maska również ma 200 mikronów. Przy samochodach ze Stanów może być taka grubość zachowana. Tu mamy 140, no zobaczymy, przemierzymy cały samochód. Jak na razie to jest wszystko bardzo, bardzo zbliżone do siebie.
No i też miernik widzicie, że o, na dole nam zawsze pokazuje 180 mikronów, na górze drzwi 150 mikronów. No nikt nie maluje, wiecie, do tego elementu, bo by było to widoczne. Tutaj tego nie widać, więc myślę, że miernik tutaj troszeczkę nas zakłamuje. Tutaj też macie 160 mikronów, także to jest wszystko na granicy i jest równiutko. Tutaj na pewno mamy drugi lakier, no bo 200 mikronów to już jest drugi lakier. Także jak na razie mamy lakierowane dwa tylne błotniki i maskę. Mamy 200 mikronów na masce. Jeszcze zobaczymy sobie tutaj klapę bagażnika. W tym miejscu i w tym miejscu 190 mikronów. Też bym to zaliczył jako do normy. Jeszcze zmierzymy sobie, słuchajcie, dach. Dach jest dosyć tutaj wysoko. Z tego co zaraz wam powiem. Nie wiem, nie widziałem. Jeszcze słupki sobie zmierzymy. Jest pomiar zrobiony. No, moim zdaniem to jest wszystko jak najbardziej zbliżone do oryginału. Tylne błotniki, jak pomierzymy, no to nam pokazują tutaj właśnie podwójny lakier. Zobaczcie, i tutaj bym faktycznie zakwalifikował te tylne błotniki, że mają drugi lakier. Bo nawet po tym widać, że te błotniki były lakierowane. Słuchajcie, przechodzimy do wnętrza. Pomiar lakieru zrobiony. Podsumowując, mamy lakierowane tylne błotniki i maskę. To jak na 2010 rok. Samochód bez szpachli. Nigdzie, mówię, nieprostowany, nienaprawiany. Samochód bezwypadkowy, to wam potwierdzam. To, że były lakierowane na przykład te elementy, to są, wiecie, czasami jakieś poprawki, jakieś zarysowania tego typu rzeczy. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do bagażnika. I bagażnik, wbrew pozorom, że jest to dosyć duży SUV, nie jest wielki, jest poniżej 460 litrów. Tak wygląda tutaj koło zapasowe i widzę, że koło jest, słuchajcie, pełnowymiarowe. Także jakbyśmy wyjęli to koło, a te koła w tym samochodzie są ogromne, no to ta podłoga faktycznie jeszcze by nam tutaj sporo miejsca dała. Auto ogólnie bardzo zadbane w środku. Tylna kanapa jest regulowana, możecie regulować sobie oparcia. Nie ma rolety bagażnika. Tutaj mamy wspomniany subwoofer, delikatnie pęknięta kratka. Tutaj mamy jakieś ciekawe, widzę, rozwiązanie. Co tutaj mamy? Latareczkę pewnie. Czekajcie. Mamy latarkę, ale niestety nie działa. No ale fajny gadżet. Pewnie to było reklamą. Tu mamy w nietypowym miejscu zamykanie i zamykanie tylnej klapy elektrycznie. Ktoś jak pierwszy raz ma do czynienia z tym samochodem, i ja tak miałem, nie mogłem, powiem wam szczerze, tego znaleźć. Z fajnych rzeczy to jeszcze wam pokażę. Zamkniemy sobie klapę. Bardzo takie grube, duże siłowniki mamy klapy. Mamy kamerę cofania. No i mamy fajną rzecz, otwieraną z tyłu. Tutaj mamy taki przycisk, też żebyście nie szukali, że tutaj, tylko tutaj. I mamy otwieraną, zobaczcie, szybę. To jest, uważam, bardzo fajny zabieg. Jeszcze w klapie, która jest elektrycznie otwierana, nie zawsze musicie ją otwierać, żeby sobie tutaj zapakować. To jest bardzo wygodne i można też inaczej sobie samochód zapakować, tak? Czy jak chcemy jakieś rzeczy wyjąć, a mamy mocno zapakowany samochód, no to nam to jak najbardziej pomoże. Z ciekawych rzeczy, bo pewnie wszystkich interesuje, ile ten SUV ma na haku. No i Jeepy mają dosyć dużo. Nasz ma 3300 kg, także ma więcej niż moja Laveta, co pokazuje, że jest to naprawdę bardzo potężny samochód. Już tam się, słuchajcie, zbliża burza. Nie wiem, czy zdążę dograć, ale postaram się. Tak wygląda Overland w środku. Drewienko, oczywiście, wiecie, no to jest jakość amerykańska, tak to nazwijmy, tych plastików. To nie jest nic naprawdę takiego powalającego. To na zdjęciach, na filmie wygląda bardzo fajnie, ale jakość tych samochodów, no, odbiega mocno od, nie wiem, Mercedesa czy BMW, to w ogóle nawet nie ma co porównywać. No ale też ta cena jest zupełnie inna. Widzę, że mamy grzaną tylną kanapę, tutaj mamy nawiewy, tutaj wszystko plastikowe, generalnie plastik i tyle. Duży szklany dach i ten dach można sobie otworzyć, można uchylić. Tutaj, słuchajcie, jest reklamówka i ta reklamówka nie jest tu bez powodu, bo tu jest cała dokumentacja do tego samochodu. Segregatory, no wszystko tutaj generalnie jest. Nie będę tego wam pokazywał. Będzie zdjęcie w ogłoszeniu. Samochód był po prostu pieczołowicie serwisowany, aczkolwiek my i tak tutaj przeprowadziliśmy taki bardzo rozszerzony serwis, żeby po prostu klient, który od nas to auto kupuje, miał totalnie święty spokój. Do przodu mamy, widzę, fotele z pamięcią, elektrycznie regulowane, elektrycznie składane lusterka. No to wszystko, słuchajcie, to nie jest jeszcze Jeep, który był budowany z współpracy z Fiatem. Z tego, co udało mi się wyczytać, to jeszcze jest ze współpracy z Mercedesem, jeżeli Jeep miał współpracę. Tutaj macie generalnie tak oznaczenia, że to jest wersja Overland. Drewniana kierownica to też jest pewnie dodatkowa opcja. No i wsiadamy, macie dokładny przebieg 151 tysięcy km. Wielofunkcyjna kierownica. No i tak wygląda cały tutaj środek. Minusem, bo tu jest wersja Overland, ma oprzytą w desce
deskę w skórze, ale niestety to jest, zobaczcie, to jest minus tych samochodów, że ta skóra się odkleja od słońca. Jak sobie prześledzicie oferty, to praktycznie jest to w każdym samochodzie. Z auta dwa kluczyki, tak wyglądają kluczyki w Jeepie. System bezkluczykowy, troszeczkę zżółkły, zobaczcie te kluczyki. No i chyba kluczyk do haka, tak, holowniczego tutaj mamy. Także tak to wygląda. Odpalamy, słuchajcie, samochód, pokażę Wam tutaj te systemy. Dosty mamy bezkluczykowy, także możemy śmiało odpalać. V8 już się obudziła. Mamy Jeep Connect. Generalnie mocno archaiczny, ale jak na 2010 rok, no to robiło, że tak powiem, słuchajcie, wrażenie. Przyciszymy sobie. Mamy wentylowane fotele, zobaczcie, i to działa. Mamy grzane fotele. Mamy tutaj cały system, że tak powiem, sterowania skrzynią biegów i chyba napędami. Mamy tryb, zobaczcie, sport. W sporcie, co ciekawe, od razu nam wyłącza kontrolę trakcji i obniża nam samochód, zobaczcie, do dołu. Mamy tryb zimowy, czyli snow, mamy tryb auto, mamy tryb, zobaczcie, piach i błoto i mamy tryb rock. Nie wiem, co to znaczy generalnie rock. W roku nam się samochód na przykład podnosi do góry i też kontrola trakcji jest wtedy, zobaczcie, wyłączona. Możemy auto podnieść, możemy auto obniżyć. Może zrobię sobie zaraz takie nagranie, jak się podnosi, jak się opuszcza samochód. Mamy powolny zjazd z wzniesienia, no i mamy niby blokadę napędu 4x4. Jak na 2010 rok, jest sporo tutaj funkcji. Mamy, zobaczcie, jeszcze grzaną kierownicę. Tutaj nie mamy dwóch przycisków, także auto tak naprawdę coś by jeszcze mogło mieć, ale nie ma. Mamy wyjście AUX, mamy nawigację, nie wiem, czy działa. Zaraz zobaczymy, klikniemy sobie mapę. Działa, nawet pokazuje naszą miejscowość, także polskie mapy są. No i tak to się tutaj prezentuje, powiem Wam szczerze. I pokażę Wam jeszcze, jak kamerka cofania działa. No, nie jest to powalająca jakość, ale dalej uważam, że jak na 2010 rok jest to naprawdę bardzo fajne. Tu nam zadziałał system parkowania, bo moje ramki są założone, więc jak wrzuciłem wsteczny, to od razu nam to zagrało. Dobra, idziemy pod maskę, pokażę Wam, jak pracuje Hemi od Jeepa. No i to jest naprawdę bardzo fajna jednostka. Hemi się tym charakteryzuje, słuchajcie, że odłącza połowę cylindrów. Czyli możecie w trasie jechać tak naprawdę czterocylindrowym samochodem, a nie ośmiocylindrowym. I z tym się zawsze Jeep szczycił i ogólnie z silnikami Hemi. Myślę, że to jest właśnie jedna z lepszych rzeczy w tym samochodzie, czyli silnik Hemi 5.7 V8, 352 konie mocy. I tutaj tej mocy, słuchajcie, nie brakuje. Troszeczkę mi brakuje dźwięku. Na przykład mamy tutaj V8 4.4 od Yamahy, zamontowaną w szwedzkim samochodzie Volvo. No i tam dźwięk moim zdaniem jest fajniejszy. Aczkolwiek Jeep miał być komfortowy i luksusowy, więc też nie oczekujmy, że on będzie jakoś tutaj ryczał. Bardzo ładnie generalnie samochód wygląda pod maską. Nie widać tutaj, żeby coś było, słuchajcie, grzebane i odkręcane i nie wiem, prostowane i wstawiane i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak wygląda wygłuszenie maski. I tak sobie chodzi V8. Nic się, słuchajcie, nie trzęsie. Perfekcyjnie to pracuje. Auto, mówię, przeszło duży serwis. Rozszerzony serwis u nas przeszło taki naprawdę, który pochłonął troszeczkę pieniędzy. I o tym za chwilkę przejdziemy do wnętrza, to Wam oczywiście powiem. Pokażę Wam ostatni serwis, jaki wykonaliśmy w serwisie Volcer. Widzę, że mamy jeszcze elektrycznie regulowany fotel pasażera. I mamy, słuchajcie, grzałkę. Co to jest za grzałka? No, grzałkę macie dodatkowo tutaj zamontowaną. Montujecie sobie tutaj kabelek, jest wyprowadzenie na kabel. Auto ma zamontowane ogrzewanie, nazwijmy to postojowe, systemu DEFA. Możecie sobie tu podłączyć kabel, podgrzewa nam miskę olejową lub płyn chłodniczy i dodatkowo dzięki temu możemy sobie tutaj podłączyć właśnie, znaczy włączyć sobie, jak mamy podłączone auto do prądu, włączyć tą grzałkę i będzie nam ogrzewało wnętrze. Dobra, pokażę Wam, bo tu mam jedno zlecenie. Czekam jeszcze na jedno zlecenie od Przemka z Automixu, bo w Automixie robiliśmy serwis rozszerzony, ale powiem Wam, co jeszcze zrobiliśmy w Volcerze. W Volcerze zrobiliśmy naprawę silnika regulacji temperatury. Nie chłodziło nam na prawą stronę. Częsty przypadek w tym modelu. Zostało to zrobione. Wymieniliśmy pompę wody, bo pracowała głośno. Silnik krokowy klimatyzacji, element sterujący klimatyzacji i termostat cieczy chłodzącej, czyli właśnie tą wymianę pompy wody. To nas kosztowało raptem tylko 1150 zł, ale nie jest tu ujęta pompa wody, bo pompę wody, słuchajcie, zamawiałem ze specjalistycznego sklepu, który się specjalizuje, słuchajcie, w Jeepach. I żeby Wam powiedzieć, co robiliśmy w tym samochodzie i żeby Wam to udowodnić, bo niektórzy mi często zarzucają, że tylko pokazuję zlecenia, to w tym aucie, słuchajcie, wszystkie rzeczy, które w tym aucie zrobiłem, mam, że tak powiem, opakowania. Po olejach zmieniliśmy z tyłu amortyzatory w samochodzie, zmieniliśmy olej w silniku, we wszystkich mostach, w skrzyni biegów,
I co najważniejsze, zmieniłem te oleje na oryginalne moparowskie, czyli takie oleje, które są dedykowane do tego modelu. Zamawiałem właśnie z tego wspomnianego wcześniej sklepu. Jeszcze chcę zobaczyć, jak tutaj mamy podłokietnik. Ogromny podłokietnik. Czekajcie, chcę... Tak się zamknął. A żeby obydwa otworzyć, to wystarczy podnieść. A i akumulator, słuchajcie, w Jeepach, jakbyście szukali, to jest pod fotelem pasażera, bo ja oczywiście szukałem. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do tego, co chcę Wam pokazać, czyli co w tym aucie generalnie wymieniłem. Tutaj, słuchajcie, mamy całe pudełko od tego samochodu. Macie, jaki olej był zalany do silnika, jaki olej, słuchajcie, do skrzyni biegów. Tutaj są wszystkie bańki, które zostały zamówione. Filtry też zostały zamówione. Tutaj mamy starą pompę wody wsadzoną w opakowanie Gatesa. Niestety była tylko pompa Gatesa i ona była dwa razy droższa od najtańszej pompy wody do tego samochodu. Więc nie jest tak, że nie zamówiłem czegoś droższego, tylko chciałem tańszą, tylko zamówiłem właśnie część droższą, która była akurat dostępna. Już Wam to wyjmuję. Tutaj mamy stare amortyzatory. Amortyzatory z tyłu zostały zmienione. Tutaj mamy komplet śrub do drugiego kompletu kół, który zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy jeszcze ceratek dodatkowo dolaliśmy do silnika. Ja jestem zwolennikiem tego właśnie rozwiązania. I wszystkie oleje do mostów i do, słuchajcie, do skrzyni biegów. W skrzyni biegów został wymieniony olej. W mostach został wymieniony olej. Także tutaj macie całą dokumentację taką naoczną, że to zostało wymienione. Do silnika jeszcze mamy troszeczkę oleju i mamy do skrzyni biegów jeszcze troszeczkę oleju. Także można zawsze sobie jeszcze to mieć na tak zwaną dolewkę. Jeśli chodzi o koła, mamy 18-calowe, drugi komplet kół z oponami zimowymi, z kolcami. Opony są bardzo ładne, więc warto sobie kolce powyciągać. No i felga też niczego sobie nie jest uszkodzona. To też jest dodatkowa opcja. Zalecam tutaj przyjazd drugim samochodem po odbiór tego auta, żebyśmy to wszystko spakowali. Szkoda, że tak powiem, brudzić tego samochodu, bo te koła są przeogromne. 265 na 60 na 18, także to jest naprawdę kawał koła. No i mówię, kolce trzeba oczywiście powyciągać. Jak komuś się nie będzie chciało, to niech nie ma ludzi, może po prostu te koła sprzedać. Dostajecie to, słuchajcie, gratis. Nic za mnie Wam nie doliczy. Także idziemy, słuchajcie, na podsumowanie i zrobimy właśnie podniesienie samochodu i obniżenie, czyli zobaczycie, jak działa pneumatyka. Widzieliście, jak działa zakres zawieszenia pneumatycznego. Auto zostało obniżone do tak zwanego trybu parkingowego i zostało podwyższone do tak zwanego trybu offroadowego, czyli pełny zakres pracy zawieszenia zobaczyliście. Co prawda w przyspieszonym tempie to nie trwa tak szybko, ale generalnie no zakres jest bardzo duży i samochód podniesiony na maksa naprawdę jest bardzo wysoko. Co nam pozostało, słuchajcie? No auto pokazane z każdej możliwej strony. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, to jest naprawdę bardzo mało tych uszkodzeń. Co do lakieru, macie pomierzony ten lakier i ja uważam, że ten samochód oprócz tylnych błotników to ma wszystko w oryginale, bo nawet na masce jak spojrzymy, to za bardzo nie widać jakichś elementów, które byłyby tutaj lakierowane. Mamy drobne jakieś odpryski tego typu rzeczy, więc nawet gdyby ta maska była kiedyś lakierowana, to dawno, dawno temu i nie widać, żeby była odkręcana. Także to też jest duży plus. Tylne błotniki zgoda 220-250 mikronów. To jest drugi lakier. Nie mam wiedzy, jaka, co generalnie się stało, że tylne błotniki były lakierowane. I powiem Wam szczerze, że przy samochodzie z 2010 roku mało mnie to szczerze interesuje, bo nie jest to istotne. Skoro mamy pomierzony lakier, no to zostało nam pokazanie Wam podwozia. Każdy pewnie myśli, że ze Szwecji samochód wygląda słabo. I tu Was zadziwię, bo ten samochód akurat jak kupowaliśmy, to widzieliśmy od spodu. Dostaliśmy zdjęcia podwozia i to podwozie wygląda naprawdę ładnie. Także jedziemy, słuchajcie, na stację SKP, tutaj do pobliskiego autobanu. I pokażę Wam Jeepa czwartej generacji Grand Cherokee, jak wygląda od spodu. To jest bardzo ciekawa propozycja samochodu. Nie jest to auto dla każdego, bo jeżeli ktoś jeździł, nie wiem, Mercedesami, ML-ami czy BMW X5, to tutaj komfort tego samochodu, musicie zrozumieć, jest zupełnie inny. Pomimo, że jest to samonośne nadwozie, to komfort jest troszeczkę inny i ja mam porównanie co do samochodów. Tutaj naprawdę jego walory to są uciąg, czyli 3300 na haku, słuchajcie, spora moc, 352 konie, no i silnik V8, który ma bardzo dobre opinie, który wbrew pozorom właśnie jest ekonomiczny, na przykład w trasie. Jak odetnie sobie, bo to jest system chemii, odetnie 4 cylindry, to spokojnie można zejść do 11 litrów na 100 km. Średnie spalanie takie realne to jest w granicach 14-15 litrów na 100 km, ale pamiętajcie, że ten samochód potrafi, znaczy bardzo dobrze ten silnik znosi instalacje gazowe, a tutaj samochód jest z niskim przebiegiem, 150 tysięcy i tak naprawdę, słuchajcie, żadnego gazu do tej pory nie widział. To też jest, uważam, jakąś tam zaleta, bo samochód
od początku jeździ na benzynie. Ja nie jestem jakimś turbozwolennikiem gazu. Jeżeli kogoś stać na taki samochód, to też stać go na paliwo. Ale to jest tylko moje i moje, że tak powiem, zdanie. Oczywiście można oszczędzić i jeździć za połowę, tylko najpierw trzeba też troszeczkę wydać. Do V8 myślę, że taka instalacja gazowa kosztuje w granicach 6,5-7 tysięcy złotych. Dobra, koniec moich dywagacji. Jedziemy, słuchajcie, na SKP. Zobaczymy sobie Jeepa od spodu. Zobaczycie, jak wygląda podwozie. Ogólnie samochód z zewnątrz praktycznie nie nosi żadnych śladów użytkowania, takich większych, mniejszych. Pasowałoby mu troszeczkę przepolerować ten lakier. Tutaj, dobra, tutaj mamy uszkodzenie, to od razu pokazuję. Jak już mam pokazać jakieś uszkodzenia, to by było na tyle. I drobne, mówię, zarysowania na lakierze, ale to są drobne naprawdę zarysowania, takie, które wiecie, no teraz akurat nie widać, nie wiem, wyjdzie słońce, tak jak teraz wychodzi, to za chwilkę może być to widać. Auto nie było przez nas polerowane, więc korekta lakieru jak najbardziej na czarnym kolorze zawsze pomaga. Felgi też są w bardzo ładnym stanie. Zobaczcie, nie są nigdzie, tak naprawdę żadna felga nie jest uszkodzona. Także jedziemy na SKP. Zobaczymy Jeepa od spodu. Chcę Wam dokładnie pokazać, jak wygląda samochód ze Szwecji z 10 roku. Auto widziałem już przed zakupem, także tutaj nie ma dla mnie żadnych niespodzianek. Jest auto wysokie, także mogę łatwo Wam wszystko pokazać. Amortyzatory z tyłu, nówki sztuki. Dwie sztuki wymienione. Podłoga tutaj, zobaczcie, koło zapasowe mamy wyżej, także tu jest naprawdę sporo miejsca na montaż instalacji gazowej i butli gazowej zewnętrznej. Wydech tutaj, korozja, a tak podłoga, zobaczcie, naprawdę wygląda bardzo ładnie. Most, wymieniony olej. Przód i tył, skrzynia, wymieniony olej, tutaj osłona skrzyni biegów. Tak to się wszystko prezentuje. Pokażę jeszcze takie zbliżenia. Kto będzie chciał, to sobie obejrzy. No i suchy silnik od spodu, to też jest duży plus. Wał napędowy, podpora wału, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Tutaj mamy rewizję. Też możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. Jedziemy, słuchajcie, na podsumowanie na plac. Wam z ciekawych rzeczy nie powiedziałem, że są podwójnie klejone szyby i przednią szybę też wymienialiśmy, bo była pęknięta tutaj na dole, także przednia szyba jest zupełnie nowa, nie ma żadnych odprysków, zarysowań. Oczywiście fotochromatyczne lusterko wsteczne, no i szklany dach, to już Wam pokazywałem, to wszystko działa, można go otworzyć, uchylić, przesunąć. Także to jeszcze chciałbym dodać. Są dwa tryby odsłonięcia, możecie do połowy odsłonić albo ten, jeszcze sobie otworzymy, zobaczcie, mamy wentylację i możemy sobie całkowicie otworzyć szklany dach. Wolę to pokazać, że to wszystko działa w tym samochodzie. Potem mam zawsze, wiecie, zabezpieczenie, że to pokazałem, że to działa i nikt nie będzie mógł mi zarzucić, że nie wiem, za rok czy za dwa coś się z tym może zdarzyć. A może, bo to jest auto używane, a nie nowe, pamiętajcie. Dobra, parkujemy brykę i robimy podsumowanie. Słuchajcie, na podsumowanie Jeepa Grand Cherokee w wydaniu Hemi. Wersja europejska, zaznaczam, nie jest to auto sprowadzone ze Stanów. W bardzo bogatej wersji wyposażenia Overland, która tak naprawdę, powiem Wam szczerze, ma wszystko. Pneumatyka, panorama, wentylowane fotele, grzane fotele, ksenony, nawigacja, kamera cofania. No generalnie uważam, że jak na Jeepa, naprawdę wypasiony sprzęt. Widzieliście auto z każdej możliwej strony. Gwarantuję Wam, że samochód jest bezwypadkowy. Pokazana grubość powłoki lakierniczej, tylne błotniki lakierowane. Nie mamy wiedzy, dlaczego były lakierowane. Raczej były lakierowane bardzo dawno temu, bo są już drobne zarysowania na tych błotnikach. A może tak sobie Jeep wymyślił, że po prostu z tyłu na błotnikach jest 200 mikronów. Nie, to jest żart. Na pewno tylne błotniki były, słuchajcie, lakierowane. 220-250 mikronów to już jest podwójna warstwa lakieru. Ale nie ma co się na tym skupiać. Do auta macie drugi komplet kół 18-calowych. Teraz stoi na bardzo ładnych 20-calowych felgach. Samochód jest przeserwisowany. Ile, słuchajcie, mnie kosztował ten serwis, to już Wam mówię. Same części, czyli oleje do mostów, do silnika, do skrzyni biegów i filtry, bo zamawiałem to wszystko przez stronę internetową. Teraz sobie nie przypomnę nazwy, ale generalnie zajmują się właśnie częściami do Jeepa. Zależało mi na tym, żeby te oleje były właśnie oryginalne, moparowskie. To za same części pamiętam, że zapłaciłem 2000 bodajże 200 zł i mam na to fakturę. Do tego wymiana, słuchajcie, doszły do tego amortyzatory z tyłu. Nie były tanie, po 600 zł za sztukę, czyli mamy 1200 zł plus wymiana. Więc już mamy przekroczone 3000 zł. Za wymianę Przemek chyba skasował coś ponad 1000 zł, także już mamy czwóreczkę dołożoną. I jeszcze był serwis wykonany w Wolcerze za 1100 zł plus pompa wody, która kosztowała 1200 zł. Była jeszcze pompa wody tańsza za 600 zł, ale zdecydowałem się na pompę droższą, no bo ja nie lubię, wiecie, takiego
najtańszego chłamu do samochodów wsadzać, jak już coś robię. Dlaczego pompę wody wymieniałem? Dlatego, że po prostu głośno pracowała i to na to zwrócił uwagę Mateusz, kierownik serwisu Volcer. Więc szybko licząc, tam mamy dwójkę, tutaj mamy czwórkę, to ponad 6 tysięcy, słuchajcie, do tego auta dołożyłem. Dokładnie Wam to rozpiszę, co było w aucie zrobione, na spokojnie jak będę tworzył ofertę, to będziecie mieli w ogłoszeniu po prostu rozpisane. Ponad 6 tysięcy do auta dołożone. Nie lakierowaliśmy tutaj nic, bo nie było żadnej takiej potrzeby, że tak powiem, lakierowania. Auto zostało zarejestrowane i jest oczywiście zarejestrowane, ubezpieczone, można się tym autem normalnie poruszać. Jeżeli chodzi o cenę, będzie widoczna w ogłoszeniu. Ogłoszenie będzie oferta przypięta do tego filmu. Samochód, tak jak widzicie, pokazany z każdej możliwej strony i wszystko w tym aucie na tą chwilę działa. Klimatyzacja, elektryka, pneumatyka, także to wszystko jest sprawne. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała i przedstawienie samochodu w taki sposób Wam się właśnie podoba, czyli możecie ten samochód de facto kupić sobie na odległość, a ten samochód naprawdę jest bardzo, bardzo fajnym samochodem, szczególnie z silnikiem Hemi. 5.7 Hemi. Mam nadzieję, że starczy mi czasu i chęci, żeby porównać Wam amerykańską V8 z japońsko-szwedzką V8, która sobie stoi tam. Nomen omen, to są bezpośredni konkurenci, czyli XC90 kontra Jeep Grand Cherokee 5.7 Hemi. Dajcie znać, czy takie porównanie by Was interesowało. Na pewno porównamy dźwięki silnika, na pewno porównamy spalanie, na pewno podzielę się z Wami odczuciami jazdy w takim filmiku i porównamy wykonanie wewnątrz, aczkolwiek myślę, że to będzie bardzo fajny test. Dobra, kończymy, słuchajcie, bo ten film będzie bardzo długi, aczkolwiek uważam, że taki samochód jak Jeep Grand Cherokee 5.7 Hemi, powtarzam, czwartej generacji, wymaga właśnie takiego filmu, żeby Wam troszeczkę tego auta pokazać. Co mi się w tych samochodach nie podoba? Słuchajcie, nie podoba mi się wykonanie we wnętrzu. Mamy wszystko, ale to czuć, że to jest niestety kiepskiej jakości, tak? To mi się w tych samochodach, słuchajcie, nie podoba. Bardzo mi się podoba ten samochód z zewnątrz, robi mega pozytywne wrażenie, prestiżowy samochód, potężny samochód, bezpieczny samochód, ale pewne, że tak powiem, takie niedociągłości są, a to wynika z tego, że to jest po prostu konstrukcja USA. Zaznaczam, że ten model czwartej generacji to jest ostatni model jeszcze, który był tworzony, jeżeli chodzi o te pierwsze wypusty z kooperacją z Mercedesem. Jeżeli chodzi o nowsze modele poliftowe, to już jest kooperacja z Fiatem. Żebyście tego nie mylili. Przynajmniej ja tak przeczytałem. Myślę, że się dobrze, że tak powiem, wczytałem w ten temat. Trzymajcie się na razie. Widzimy się w kolejnych prezentacjach. I tyle. Jeepa nie zobaczycie, jak wyjeżdża, bo jeszcze nie jest sprzedany. Możecie go normalnie od nas kupić. Trzymajcie się na razie. Pozdro.